Cześć. Pewnie myślicie, że takie chodzenie jest strasznie trudne i zarezerwowane wyłącznie dla olimpijczyków. Owszem, startowałem na igrzyskach i chodziłem wtedy 15 na godzinę, ale wcale nie musicie rozwijać takiej prędkości, bo musicie chodzić zdecydowanie wolniej i rozwijać własną sylwetkę. Czy to jest możliwe? Pokażę wam to dzisiaj robiąc parę ćwiczeń. No i najważniejsze, mam nadzieję, że za chwileczkę ruszycie do własnego lubionego parku, do klubu fitness albo do dowolnie wybranego miejsca i spróbujecie zrobić to dokładnie tak jak ja. Zacznijmy od tego, że trzeba się na trening dobrze ubrać, dobrze przygotować. Słońce dzisiaj świeci, wziąłem okulary. Mam lekką koszulkę z oddychającego materiału, nie trzyma wody w razie czego kiedy się spocę. Krótkie spodenki, cienkie skarpetki, wygodne buty sprawdzone w boju na niezagrobej podeszwie. Jestem gotowy, by ruszać. Pozycja wyjściowa, całe ciało rozluźnione. Stoimy w dobrym oparciu na całych stopach z lekkim przeniesieniem ciężaru ciała. Napięty, uginamy ramiona. Patrzymy przed siebie i już jesteśmy gotowi na pierwszy krok. Pamiętajmy o tym, że w marszu wyraźnie stawiamy nogę napięte, kolano jest wtedy wyprostowane i wykorzystując dynamikę ruchu oraz całą długość stopy rolujemy krok, rolujemy stopę do przodu. Pewnie zwróciliście uwagę na dość specyficzną pracę bioder, ale przecież nie chodzi o to, by było bardziej sexy, bardziej śmiesznie, po prostu inaczej. E, to jest biomechanika. Skąd to się bierze? Otóż kiedy stawiamy stopę przed stopą, a noga jest wyprostowana w kolanie, ten ruch bioder jest bardzo naturalny. On wynika z ekonomii ruchu i w ten sposób po prostu nam idzie się łatwiej i szybciej. Czy chodzenie rzeczywiście angażuje wszystkie partie mięśni i rzeźbi całe ciało? Zastanówmy się. Pracują ramiona. Świetnie zaangażowana jest klatka piersiowa, wszystkie mięśnie z nią związane, mięśnie brzucha, mięśnie grzbietu, utrzymujemy całą sylwetkę, cały pas biodrowy, mięśnie czworogłowe uda, mięśnie dwugłowe, e, piszczelowe, łydki, e, można śmiało powiedzieć, że całe ciało jest na chodzie. Na początek proponuję jeden, jedyny kilometr, to jest jakieś tysiąc kroków w 10-11 minut. Ruszamy? Ruszamy. Po takim kilometrze chodu warto się zatrzymać, złapać oddech, no i zrobić oczywiście kilka ćwiczeń rozciągających. Tak, 10 minut nam w zupełności wystarczy, żeby dogrzać mięśnie i przygotować się do dalszego marszu. No, i teraz chyba już jest wszystko jasne: umiecie sportowo chodzić i to, czy będziecie. Wykorzystywać to dwa razy w tygodniu, trzy, może pięć, może siedem. Czy spotkamy się w tym parku, zależy tylko od Was. Ja chciałbym na Waszym czole zobaczyć krople dobrze zasłużonego potu.